który zjawił się dużo szybciej niż się spodziewaliście. Co ty wyczyniasz, idioto? Posrało cię, ja jestem w ciąży! Nie wrzyj się, wariatko! Robert, ktoś majstrował przy hamulcach. No żeś użył tego hamulca. A, tego! No to może nie trzeba się było tak rozpędzać! Jezus Maria! Co ty robisz? Co ty robisz? Przepraszam panią! Nie wiem, jak mam panią przepraszać, ale przepraszam! Mam nadzieję, że nic się nie stało! Jezus! No, mało ze strachu nie umarłam! Czy pani wie, jak to może wpłynąć na dziecko? Nie, ale naturalnie domyślam się i dlatego niesamowicie panią jeszcze raz przepraszam i muszę powiedzieć, że pierwszy raz na oczy widzę tego człowieka. On tu jest tylko praktykantem pierwszy dzień. Kłamie, pół roku tu robię. Skąd wy go, żeście w ogóle wytrzesnęli? Że to jest jakiś półgłówek. O tak, wie pani, to jest taki bez piątej klatki troszeczkę, tak. No, ale ciocia go zatrudniła, bo ciocia ma wielkie serce i chciała po prostu pomóc temu chłopakowi, no ale czasami mu coś nie wyjdzie, no i tak oto. Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, no to jest bardzo miłe, prawda? Tak? Ale na salę to się zupełnie nie nadaje, weźcie go na jakiś zmywak. O, zmywak, tak. Genialne, na zmywak. Ja pójdę na zmywak. Zabierz tam tych kretynów. Teraz to dopiero macie przechlepane. Zaczynam wam współczuć.